Wyprodukowane w ASPie stanowisko zgrzewalnicze składa się z dwóch zgrzewarek przeznaczonych do przygrzewania nakrętek i śrub, do kompletu 16 różnych detali stanowiących elementy konstrukcyjne karoserii samochodowej. Na każdym z elementów wykonywane jest od 1 do 11 operacji zgrzewania. Załadunek i przemieszczanie detali pomiędzy kolejnymi operacjami odbywa się ręcznie. Zgrzewarka ZWP210 wyposażona jest w 7 przyrządów dolnych i 10 sztuk siłowników dociskowych z uchwytami elektrod górnych rozmieszczonych w dwóch oddzielnych komorach. Siłowniki znajdujące się w drugiej części zgrzewarki umieszczone są na automatycznie przesuwanych prowadnicach i umożliwiają zgrzewanie detali w kilku punktach. Łącznie w obu komorach wykonywane jest zgrzewanie 14 nakrętek i śrub. Czas zgrzewania wszystkich detali, łącznie z czasem ręcznego załadunku i wyładunku, wynosi około 60 sekund. Zgrzewarka ZWP217 posiada 8 przyrządów dolnych i 17 sztuk siłowników dociskowych z uchwytami elektrod górnych, które również umieszczono w dwóch oddzielnych komorach. Łącznie wykonywane jest zgrzewanie 14 nakrętek i śrub. Czas zgrzewania wszystkich detali łącznie z czasem ręcznego załadunku i wyładunku wynosi około 60 sekund. Każda zgrzewarka wyposażona jest w szafę sterowniczą. Szafa zawiera układ sterowania typu ZSM1214 produkcji ASPA, sterownik programowalny produkcji Siemens, płytę mocy oraz panel operatorski. Zgrzewarki osłonięte są siatkami i ściankami z tworzywa, a część przednia przezroczystą ruchomą osłoną chroniącą operatora urządzenia.